Modyfikacja do Gothic 2 Noc Kruka zatytułowana Velen, stworzona w roku 2019 przez niemieckich moderów. Jest to krótka produkcja na około 10-15 godzin, za to wypełniona ciekawymi zadaniami, opcjonalnymi czynnościami i nowymi mechanikami. Jak dziś prezentuje się modyfikacja? Co mi się w niej podoba, a co nie? Oglądaj materiał do końca, a przedstawię Ci, czym jest Velen. W nazbyt patetycznym, ale pełnym w informacje intro poznajemy historię pirata o imieniu William, w którego wcielimy się podczas rozgrywki. Monolog prowadzony przez główną postać jest kontynuowany pod koniec gry, co fajnie prowadzi historię. Przypomina mi to zabieg fabularny zrealizowany przez CD Projekt Red z drugiej części Wiedźmina Zabójcy Królów. W skrócie zostajemy przyłapani z naszym kapitanem na grabieży skarbca bogatego księcia. Wrzuceni do lochu czekamy już tylko na stryczek. Jednak książę postanawia nas wykorzystać, stawiając na szali życie naszego kompana niedoli. Nasz wybawca ma na wyspie wrogów, którzy buntują się przeciwko niemu. Musimy znaleźć kryjówkę rebeliantów i zdać raport zleceniodawcy. Początkowo brzmi to jak dziecinna zabawa, co ostatecznie może zmienić losy wyspy, a zależy to od decyzji, jakich podejmiemy. Główny wątek ma sens i zależy nam na jego wykonaniu, jeżeli jesteśmy oddani pirackiej braci. Pierwsze zlecenie jest trochę głupawe, ponieważ wielki władca otoczony wieloma wojownikami zleca ważne zadanie jakiemuś bandycie, co sam protagonista zdaje się wyśmiewać w dialogach. Oczywiście dla nas jako graczy motywacja jest uzasadniona, życie naszego kapitana. Jeżeli tylko na nim nam zależy, to dobry powód, by być psem księcia. Z drugiej strony książę lepiej by na tym wyszedł, zatrudniając zawodowego najemnika, a nie sprzymierzać się z wrogiem, co w moim przypadku źle się dla niego skończyło. Sam główny wątek jest interesujący i rozbudowany na wiele misji. Swoiste testy zaufania i zadania, które nie każą nam tylko biegać i zabijać, szanują czas gracza. Dobrze spędzony czas z głównym wątkiem i misjami pobocznymi zajął mi w tej modyfikacji trochę ponad 14 godzin, tak więc są to górne widełki z czasu podanego w opisie na stronie moda. Co do pobocznej zawartości, tutaj też znajdziemy kilka ciekawych misji z możliwością wyboru. Takich nieszablonowych i rozbudowanych jak na przykład zadanie od latarnika. Zawartość dopełniają misje FedExowe, które wszyscy dobrze znamy. Opcjonalnie możemy robić za łowcę głów i to dosłownie. Otrzymujemy od Markusa listy gończe z wizerunkami bandytów, których głowy musimy przynieść na dowód wykonanej roboty. Kolejny motyw zaczerpnięty z popularnych gier RPG. Sprawdza się w praktyce i nie przytłacza, bo tych zadań jest tylko kilka. Wyspa, na której przyszło nam spędzać czas, jest bardzo malownicza. Fort na wzniesieniu, kanion w jego pobliżu, okoliczne pola i gęstwiny lasów to idealne miejsca do eksploracji, a i warto to robić, bo w wielu zakamarkach znajdziemy przydatne nam przedmioty. Farma, obóz myśliwych czy niewielkie miasto portowe to tylko kilka z miejsc, które odwiedzimy. Moim zdaniem lokacje są dobrze przemyślane i trzymają się realiów tego świata. Łatwo się w nim zanurzyć, a zaglądając za każdy krzak możemy odnaleźć nie tylko zardzewiały miecz lub kolejny zwój, ale też dobrze ukrytą lokację pełną kolejnych aktywności. Z czasem zdobędziemy runy teleportacyjne i nie będzie trzeba przemierzać tych samych dróg wielokrotnie, bo już gdy raz je pokonamy, nic więcej nas nie czeka na szlakach. To kolejne udogodnienie wykorzystujące lore Gothic i szanujące nasz czas. Nie nabijamy kolejnych godzin na przechodzeniu z miejsca do miejsca, a na wykonywaniu zadań lub choćby łowieniu ryb. Tak, w tej modyfikacji mamy możliwość łowienia ryb i poprawieniu swoich umiejętności z tym związanych. Jest tu kilka nowych mechanik i animacji, posługiwanie się tarczą, zatruwanie strzał, do gry zaimplementowane zostały achievementy, a lasy są pełne grzybów różnego rodzaju. Jaszczury mogą nas zatruć, ale tak już chyba było w oryginale, tego nie jestem pewien. Tych kilka urozmaiceń, urozmaica rozgrywkę i po kupieniu przynęty chętnie spędzam czas na łowieniu, jeśli tylko znajdę odpowiednio oznaczone miejsce na wodzie. Motywy muzyczne, jakie przygrywają naszej przygodzie, to m.in. soundtrack z Jarkendaru, który wszyscy znamy, wszyscy kochamy, nie ma co tu dużo gadać. Do gadania w naszym języku nie kwapi się też żadna postać w grze. Dubbing tylko w języku niemieckim, więc przy okazji można się trochę pouczyć. Na szczęście mod jest przetłumaczony na język polski i nie zauważyłem w tekście żadnych baboli, więc spoko, mi to wystarczy. Musi. Velen to gra warta zagrania, ciekawa fabuła, starannie wykonane zadania, wyspa pełna ciekawostek,
Długość modyfikacji na kilka krótkich posiedzeń wypełniona zawartością po brzegi. Balans gry to rzecz, o której nie powiem ani słowa, ale wiem, że twórcy też nad tym siedzieli i nie czułem, żeby był niesprawiedliwy. Grało mi się przyjemnie. Ciężko powiedzieć mi złe słowo o tym modzie, bo taki fan jak ja zazwyczaj docenia każdego moda i chętnie go ogra. Jedyny minus to brak polskich głosów. Może kiedyś się to zmieni? Na dziś z ręką na sercu polecam wam Velen. Dla mnie to dobrze spędzony czas i jestem pewien, że i wam szybko minie przy tym modzie.